Dzień dobry, minęła godzina 18. Zapraszam na webinar Skyward Community. Skyward Community, twoja droga do wolności finansowej. Nazywam się Janusz Tomczak. W latach 1990-2020 prowadzę swoją działalność gospodarczą. W roku 2002-2007 studiowałem na Wydziale Marketingu ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku jestem czynnym inwestorem w Skyward Community. Natomiast w roku 2018, na przełomie 2018-2019 roku, ukończyłem szkolenie 3D Coaching and Business razem z grupą polskich liderów pod kierunkiem pana Galaty, razem z naszą panią dyrektor regionalną Natalią Fujtach, i tam poprzez to szkolenie uzyskaliśmy status ambasadora Skyward Community. W roku 1914 rosyjska fabryka słodyczy Enimen dla urozmaicenia swojej sprzedaży dodawała takie obrazki artysty science fiction, który przedstawiał świat przyszłości, jak go widział za 200 lat. I tu na tym załączonym obrazku widzimy tutaj taki batyskaw, tramwaj latający, i to się miało wszystko wydarzyć za 200 lat. Artysta przewidział, że na drogach będzie duży ruch, że będzie chaos na tych drogach, zagrożenie. Dlatego część tej swojej wizji postanowił wynieść na drugi poziom i tam widzimy w takiej dalszej perspektywie taką eskapadę zrobioną z tramwaju, które w powietrzu na drugim poziomie poruszają transportem takim tramwajowym. Okazało się to wszystko prawdziwe, natomiast pomylił się w swojej wizji o blisko 100 lat. Widzimy tutaj taki chaos na drodze, wielkie zamieszanie, i to już jest pierwsza przyczyna, dla której dzisiaj widzimy zagrożenia występujące dla ruchów transportowych. Mamy tutaj przykład dnia dzisiejszego. Widzimy tutaj taką drogę stanową między USA a Meksykiem, gdzie mamy tysiące samochodów, które czekają na odprawę, a na pozostałych slajdach drogi takiego Bliskiego Wschodu, Bombaju, gdzie widzimy ogromne natężenie ruchu, wielki chaos, i to już jest jedna z przyczyn, dla których dzisiejszy ten czas cywilizacji jest dla dróg coraz gorszy i dla poruszania się. Dotyczy to również transportu morskiego. Widzimy tutaj setki, tysiące kontenerów na nadbrzeżu portowym, które czekają na załadunek i wyładunek, a w dalszej perspektywie widzimy tam dziesiątki statków, które czekają na załadowanie i wyładowanie swoich towarów. I tutaj mamy już pierwsze problemy współczesnego świata, przede wszystkim przeciążenie tras transportowych i brak ich zabezpieczeń. Człowiek od wielu lat walczy z przyrodą, próbuje się przeciwstawić, buduje drogi, mosty, takie trakcje kolejowe, ale natura dba o siebie, nie poddaje się człowiekowi i jego pracę w wielu stopniach niweczy. Widzimy tutaj przy roztopach wiosennych, takich powodziach, gdzie niszczone są mosty, widzimy tutaj pociąg, który jedzie gdzieś w jakiejś tam trakcji kolejowej na Syberii, gdzie mamy ogromne zasypy śnieżne i gdzie pokonuje tą swoją trasę w takim utrudnionym temacie. Widzimy tutaj drogi asfaltowe wybudowane na pustyniach, gdzie jest to wszystko naprawdę na wysokim poziomie. Niemniej no, siły natury o sobie dają znać. Dotyczy to również powietrza, którym oddychamy, i czerpania zasobów złóż naturalnych, które człowiek w tej chwili czerpie, żeby postęp cywilizacyjny szedł do przodu. Tu mamy kolejne zdjęcie, które przedstawia nam takie lokomotywę. Na szczęście już tych lokomotyw nie ma takich, które tak mocno tutaj zaśmiecają i zanieczyszczają środowisko. Niemniej to jest taka alegoria przenośnia do kominów fabrycznych, do hut, gdzie widzimy to zanieczyszczenie środowiska, które postępuje co dnia, a to jest po prostu cena naszej cywilizacji. I mamy kolejny problem do rozwiązania, problem zanieczyszczania środowiska. Proszę Państwa, wiele już koncernów samochodowych próbuje ten transport samochodowy, czy tam morski, wykorzystać na zasadzie energii elektrycznej,
ale do tego jest potrzebna produkcja energii elektrycznej. A tą energię elektryczną uzyskujemy na dzień dzisiejszy z węgla, z gazu, z ropy naftowej, z energii jądrowej, z wodoru, a zaledwie 2-3% odnawialnych źródeł energii. I mamy kolejny problem do rozwiązania. Wysokie zużycie energii. Człowiek od wielu lat próbował wynieść transport na drugi poziom. Mamy tutaj przykład takiej konstrukcji wybudowanej w Niemczech w ubiegłym wieku. Chodzi o to, że problemy, które mamy w topografii terenu, a więc wąwozy, jakieś rzeki, pagórki, utrudniały zawsze poprowadzenie dróg takich dojazdowych i próbuje się to wynieść też również na drugi poziom. Tutaj mamy nowszą konstrukcję wykonaną przez partnerów z Chin. Niemniej widzicie tutaj Państwo, że jest ogromne zużycie materiałowe, to są ciężkie konstrukcje i z tego względu na budowę, trudności, koszty materiałowe i materiałochłonność nie uzyskały one powszechnej aprobaty w świecie takim współczesnym, jak dzisiaj mamy. To samo dotyczy dróg takich szczególnych, chodzi nam o wzniesienia jakieś górskie, przejścia przez rzeki. To wszystko jest wykorzystywane w bardzo małym zakresie, z tego względu, że pojazdy te nie mają swojego napędu, albo napęd jest za pomocą liny lub napęd zewnętrzny, czy to przez jakieś zniesienia górki, czy przez trakcje wodne. Niemniej znalazł się jeden człowiek na świecie, który próbuje i spróbował pokonać te wszystkie problemy, które tutaj wcześniej wymieniłem. To jest pan Anatolij Junicki. On jest Białorusinem polskiego pochodzenia, jest inżynierem, konstruktorem, pracował na Bajkonurze, ma doświadczenie w budowaniu rakiet i z tego swojego doświadczenia życiowego, z tego swojego zaangażowania stworzył branżę, która dzisiaj nazywamy transport strunowy i takie wypowiedział zdanie, które jest takim hasłem przewodnim firmy, że tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie jest gorsza od takich branż jak lotnictwo, kolej i przemysł samochodowy. I to powiedział pan Junicki, główny nasz konstruktor, szef naszej firmy, Junicki Striking. Tu mamy już realne zdjęcia. To wszystko znajduje się w Marinachorce na Białorusi. Jest to taki poligon doświadczalny, gdzie nasza technologia jest testowana. Następne zdjęcie w realu. Widzicie tutaj państwo pojazd, który waży kilkaset kilogramów i na takich cienkich strunach, o których za chwilę powiem, porusza się za pomocą własnego napędu. Kolejne wykorzystanie to jest wykorzystanie takich trakcji nośnych, które mogą przenosić nasze pojazdy przez wody, rzeki i tutaj mamy sposób wykorzystania naszej konstrukcji strunowej do zastępując taką konstrukcję mostową. Widzimy, że to jest dużo lżejsza konstrukcja. I te wanty stabilizujące, które przenoszą nasze pojazdy, są zbudowane na strunie, a te struny, proszę Państwa, wykorzystujemy od wielu, wielu lat, zarówno w technologii takiej budowlanej, jak do budowy instrumentów muzycznych, takich smyczkowych. Tak wygląda budowa naszej struny, czyli ona jest najpierw w budowie takiej stalowej, z nasadą stalową, bo po niej poruszają się koła stalowe naszych pojazdów. W środku mamy struny, które są napięte i naciągnięte pod napięciem elektrycznym, zespawane. Tutaj nie ma żadnej, proszę Państwa, delatacji. To jest wszystko jedna konstrukcja, to jest patent firmy. Wszystko otoczone jest w takim korpusie szyny stalowym, a wewnątrz mamy wypełnienie struny, która jest takim specjalnym betonem, który jest odporny na bardzo wysokie temperatury i niskie, bo ona pracuje, ten beton w temperaturach od minus 100 do plus 100 stopni Celsjusza. Dodatkowo konserwuje tą naszą strunę i również służy do tego, że pochłania duże ilości hałasu. Ja miałem okazję jechać po takiej strunie i muszę powiedzieć, że komfort jazdy jest naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie. Tak wygląda konstrukcja naszej struny, czyli budowa, mamy to na słupach. Dla nas nie ma problemu z topografią terenu, dlatego że konstrukcja strun pozwala na
budowanie w odcinkach nawet od 150 do 200-300 metrów, natomiast rozstaw z tych słupów, natomiast stężenie naszych strun jest nawet do 5 km. Dodatkową zaletą jest to, że możemy pracować w ugięciu nawet do 30 stopni. Mamy różne konstrukcje, półsztywną, sztywną i uginającą się, i wszystkie te trzy konstrukcje macie tu Państwo pokazane. Natomiast w zależności od wykorzystania tych strun mamy również zastosowanie pojazdów, bo przy konstrukcji półsztywnej mamy pojazdy takie osobowe, na konstrukcji już tej takiej kratownicy, takiej sztywnej, wykorzystujemy zarówno transport osobowy, jak i towarowy. Natomiast transport uginający się jest głównie wykonywany tam, gdzie można to zrobić w takim trudnym terenie, i to już jest do takich pojazdów lżejszych. Ale niemniej konstrukcja i przekrój tej struny jest taki jak na poprzednim slajdzie, który Państwu pokazywałem. To są zdjęcia w realu. Widzimy tutaj dwa pojazdy, taki na konstrukcji półsztywnej i uginającej się. Ja miałem okazję w roku 2018 i 2019 jechać na tej konstrukcji takiej półsztywnej Unibike'iem. Muszę Państwu powiedzieć, że wrażenie jest naprawdę niesamowite i wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek jeszcze wątpliwości co do naszej technologii, ewentualnie do wykorzystania naszego transportu do przewozu osób i towarów, zapraszam bardzo chętnie na zobaczenie tego na organizowanym co roku ekotechnoparku, który odbywa się w okresie letnim. Czekamy w tym roku na informacje, czy się odbędzie, bo ze względu na istniejącą pandemię koronawirusa być może ta impreza zostanie przesunięta w tym roku na następny rok. Ale ja jestem pełen nadziei, byłem tam kilkakrotnie, więc czekam z niecierpliwością, żebyś pojechać z powrotem do Białorusi, zobaczyć, co się tam wydarzyło. Bo osoby, które zobaczą taką technologię na własne oczy, to już nie mają, proszę Państwa, żadnych wątpliwości i nie ma możliwości, żeby ktoś ich z tego tematu wykluczył. Tutaj kolejny slajd pokazujący wykorzystanie naszej takiej eskapady, czyli takiego tego sztywnego nośnika dla naszych pojazdów. Można go wykorzystać zarówno do pojazdów takich szybkich, takich miejskich, jak również do pojazdów towarowych. Jest to zdjęcie zrobione w realu w naszym ośrodku w Marinachorce w Białorusi. W oddali widzimy jeszcze taką stację dokującą, przystanek, w którym zarówno pasażerowie, jak i osoby, które czekają na przyjazd naszych pojazdów, mogą sobie wypoczywać na tarasie, bo tam jest taki taras na tej wyższej kondygnacji, taki do odpoczynku, w zieleni, a na dole, na parterze można wykorzystać tą część do takiej działalności komercyjnej, sklepy, usługi i tym podobne rzeczy. Wszystko to zorganizował, stworzył pan Anatoli Edward Wojewnicki, który od blisko 40 lat zajmuje się tą technologią i wprowadza ją w świat. Ma mnóstwo prac naukowych, wiele grantów zorganizowanych m.in. przez ONZ i pan Junicki jest osobą, która nad tym projektem i tematem pracuje od blisko 40 lat. W tej formie, którą mamy na dzień dzisiejszy, mamy ją od 2014 roku. Natomiast było kilka prób wprowadzenia tej technologii na świecie, niemniej ze względu na różne sytuacje, zarówno to polityczne, jak i finansowe, te przedsięwzięcia mu nie wychodziły. Niemniej mamy w tej chwili zupełnie nowe odsłonięcie od kilku lat, poprzez to, że zorganizowane jest tak zwane finansowanie w systemie crowdfundingu, czyli to jest finansowanie społecznościowe, i dzięki temu nasza technologia ujrzała światło dzienne. Mamy to również zabezpieczone poprzez nasze udziały w firmie, o których powiem później. I tych udziałów jest w tej chwili na świecie około 400 miliardów. Natomiast na rynek jest puszczone 180, z tego względu, że pan Junicki zabezpieczył tą większą część dla siebie i dla firmy, po to, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś kiedyś w życiu przejmie tą technologię. Także jesteśmy tutaj zabezpieczeni. Więc mamy, proszę Państwa, cztery problemy, na które na dzień dzisiejszy daje rozwiązanie transport strunowy, a więc to przeciążenie tras transportowych, brak zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska i wysokie zużycie energii elektrycznej.
Samochody, które są produkowane na dzień dzisiejszy, to jest przede wszystkim zużycie paliwa, ale to nie tylko pojazdy samochodowe, ale również inne. Ale problem tutaj najważniejszy to jest taki, że dzisiejsze silniki są konstruowane tak, że one są naprawdę oszczędne, ale w pewnym momencie jeżeli wzrasta prędkość tych naszych aut, to zużycie paliwa wzrasta z tego względu, że tutaj mamy do czynienia z współczynnikiem oporu. My ten problem mamy rozwiązany w ten sposób, że uniknęliśmy tego współczynnika oporu w takim sensie, że nie mamy współczynnika takiego między przyziemia, między pojazdem albo jakimś tam materiałem, a ziemią, dlatego że nasze pojazdy poruszają się na drugim poziomie i ten problem od nas już odszedł. A przykładem tego jest bardzo dobry współczynnik oporu, który pokazują nasze pojazdy, gdzie my uzyskaliśmy w naszym Unilocie współczynnik na poziomie CX0065, natomiast normalne pojazdy, takie zwykłe, uzyskują współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,4, natomiast pojazdy formuły pierwszej maksymalnie na 0,2. Ma to swoje odzwierciedlenie natomiast w ilości przewożonych pasażerów, w spalaniu paliwa na kilometr czy tam na litr. I tutaj mamy bardzo dobry przykład pokazany na zasadzie naszego Unibike'a. To jest pojazd, który przewozi około 14 osób, gdzie zużycie tego paliwa jest około 0,12 na kilogram na jedną osobę przy prędkości 100 km na godzinę, więc to jest naprawdę spalanie rewelacyjne. Natomiast jeżeli spojrzymy na slajd obok, gdzie mamy nasz pojazd, który może jechać z prędkością do 500 km na godzinę, jego współczynnik 0,065, to przy prędkości 100 km uzyskujemy do 0,93 współczynnika oporu, współczynnika spalania paliwa na kilometr, na 100 km bieżących. To jest zdjęcie w realu. Widzicie tutaj Państwo nasz pojazd, który porusza się na takich strunach. One są naprawdę niewielkiej wielkości. Można to porównać do dwóch takich pudełek zapałek, gdzie pojazd waży kilkaset kilogramów i przewozi nawet do 12 osób. Wiele osób się zastanawia, jak taki pojazd się porusza, jak się zabezpiecza, jak wygląda bezpieczeństwo poruszania takim pojazdem. I tutaj mamy kolejny slajd, na którym to jest przedstawione. Więc pojazd nasz porusza się za pomocą takiego silnika koła, który jest zarówno kołem zamachowym, czyli którym napędza, ale jednocześnie jest kołem, który hamuje. Do tego mamy jeszcze opatentowany system wykolejenia. Wszystko to jest certyfikowane, proszę Państwa, i takich certyfikatów już mamy kilkanaście do wielu rodzajów wyprodukowanych przez nas pojazdów. Dzisiejsza budowa dróg to przede wszystkim potężne wyzwanie, jeżeli chodzi o przemieszczanie mas ziemi, takich traktów skalnych, no bo topografia terenu jest taka, a nie inna. Mamy wybudowane setki, tysiące kilometrów dróg, natomiast ruch nasz wzrasta, ilość pojazdów przybywa z roku na rok. Niemniej przepustowość jest taka, a nie inna i to wiąże się z tym, że dobudowywujemy kolejne pasy ruchu, nowe drogi, no ale proszę Państwa, no, nasza ziemia nie jest z gumy. Wydajność naszych drogowców, czy drogowców na świecie też jest taka, a nie inna. Dlatego kolejny przykład pokazuje, jak można wykorzystać naszą technologię w stosunku do istniejącej już na naszym rynku konkurencji. Proszę sobie zobaczyć tutaj kilka slajdów, które pokazują nam, jak wygląda kolej Skyway, czyli ta kolej nasza strunowa, w stosunku do konkurencji w kilku takich podetapach. Pierwszy kosz kapitału to jest slajd, który bardzo interesuje naszych partnerów, przede wszystkim inwestorów, bo tutaj pokazuje, jaki wynosi koszt budowy 1 km w stosunku do innych typów pojazdów, natomiast jaka jest również stopa zwrotu. I tutaj, drodzy Państwo, wygląda to mniej więcej tak, że budowa 1 km Skywaya jest na poziomie od 3 do 8 milionów dolarów, natomiast już jeżeli weźmiemy taką kolej jednotorową, magnetyczną czy metro, to są kwoty już astronomiczne, bo nawet dochodzące do 100-150 milionów dolarów za kilometr.
To samo jeżeli chodzi o koszty operacyjne, jesteśmy tutaj lepsi, dużo lepsi jak nasza konkurencja. Zużycie energii to jest to, nad czym inżynierowie i pan Winicki pracuje od początku, bo nasza kolej ma być przede wszystkim, nasz transport ma być przede wszystkim tani i ekologiczny. Natomiast jeżeli chodzi o przepustowość, to tutaj w założeniu bijemy konkurencję na głowę, bo w momencie wybudowania tras będziemy mogli przewozić nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę. Natomiast jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, to jest to nasze credo, bo to znaczy buduj Skyway, chroń planetę, to jest jedno z głównych haseł naszej firmy. Tutaj jesteśmy pionierami, dlatego że nasza kolej, nasz transport przede wszystkim wykorzystuje energię z źródeł odnawialnych, czyli do poruszania się, czyli ze słońca, z wiatru, z wody i ze spalania śmieci. Mamy również jeszcze taki wskaźnik wypadków w transporcie i tu, moi drodzy Państwo, jesteśmy jak najbardziej w czołówce z tego względu, że my mamy nasz transport wyniesiony na drugi poziom. Jest to związane z tym, że takie zagrożenia jak korki, jak wypadki, jak zderzenia czołowe nie mogą mieć miejsca u nas, bo my mamy wszystko sterowane za pomocą technologii komputerowej, za pomocą komputerów, technologii blockchainowej, czyli takiej, gdzie nie ma możliwości interwencji osób trzecich. Także na tym poziomie jesteśmy bardzo konkurencyjni, innowacyjni i nie ma takiego w tej chwili drugiego odpowiednika jak my na świecie. Mamy w tej chwili, proszę Państwa, już 11 typów pojazdów, 7 osobowych i 3 takie do przewożenia towarów i ładunków. Ja bym powiedział o dwóch, może w tej chwili Unii widzie U4651, to jest taki pojazd lekki, on ma mieć przeznaczenie w przyszłości jako taksówka taka jednoosobowa, taka taksówka prywatna, która ma służyć naszym partnerom, naszym inwestorom, jak do przewozu siebie i swoich rodzin. Natomiast ona będzie tam wykorzystywana w parkach rozrywki, w jakiś tam zoo, bo to są takie pojazdy bardzo leciutkie na strunie wielkości naprawdę palca. Natomiast pojazd High Speed Unibus U4365 to jest, proszę Państwa, to jest cudo. To jest cudo, które chciałbym, żebyście wszyscy zobaczyli, a tym bardziej, żebyście się nim przejechali. To jest pojazd, który będzie w przyszłości osiągał prędkości w granicach 500 km na godzinę. W tej chwili on jest wytestowany na naszym poligonie w Balinachorce. Osiągamy prędkość 100 km na godzinę, ale to tylko z tego względu, że długość tej naszej trasy jest około 1,5 km. Natomiast żeby on w pełni swoje możliwości rozwinął, to musi mieć trasę długości blisko 20 km, żeby osiągnąć prędkość przewidywaną taką do 500 km na godzinę. Mamy w założeniu podpisane taką umowę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie będzie wybudowana taka trasa do stolicy Abu Dhabi, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie mamy już taką działkę przeznaczoną, gdzie mamy przygotowane 50 km do wybudowania takiej trasy. To wszystko ma się zadziać w roku 2021-2022. Kolejnym przykładem wykorzystania naszej technologii jest technologia transportu do przewozu ładunków i zarówno towarów takich sypkich, jak kontenerowych i towarów takich w postaci paczek czy jakichś tam kartonów. I pierwszy ten przykład Unikonta jest to nowość. To powstało w ubiegłym roku, zaledwie w kilka miesięcy. Był to projekt, o którym się wypowiadali nasi partnerzy z Bliskiego Wschodu, czyli ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy by taki pojazd mógł powstać, bo wiadomo, że Zjednoczone Emiraty Arabskie to jest też ogromny rynek, gdzie takie towary się wozi w tych kontenerach, ale również jest takim portem i miejscem przeładunkowym. To powstało w zaledwie kilka miesięcy. To są pojazdy, które są samobieżne, samosterujące i nasz zespół inżynierów z panem Jenickim na czele taki pojazd stworzyli i zaprojektowali w zaledwie kilka miesięcy. Następne dwa są do przewozu towarów sypkich i towarów takich typu paczki, można powiedzieć taki paczkomat. To są wszystko pojazdy samobieżne, samosterujące,
które mając wybudowane trasy mogą nawet jechać na odległość do 10 tysięcy kilometrów. Przykład wykorzystania, to jest taki fotomontaż naszej konstrukcji. Tutaj mamy konstrukcję taką kratownicy. Widzimy na niej poruszające się te unikąty, a na dole poruszające się nasze unibajki, które przewożą pasażerów. Natomiast obok widzimy też taki fantastyczny projekt. To jest, ja jestem osobiście w tym projekcie zakochany, moi drodzy Państwo, bo to jest projekt tak zwany portowy, gdzie pokazuje wykorzystanie naszej technologii naprawdę w sposób wprost genialny, bo pan Junicki z grupą swoich inżynierów wymyślił tak zwany system portowy, gdzie możemy wyjść w głąb morza i oceanów nawet do 25 km i tam bezpośrednio na tych naszych konstrukcjach, na tych naszych słupach dostarczać zarówno pojazdy, które są do przewozu materiałów sypkich, prosto powiedzmy z jakichś tam kopalni urobków, czy również tych teraz tych systemów kontenerowych. Naprawdę jest to genialne rozwiązanie, którym jest zainteresowane wielu kontrahentów z tego względu, że nie musimy budować portów, nie musimy przystosowywać takich doków, bo to wszystko można w niewielkich kosztach wybudować we własnym zakresie. Bardzo mocno takim projektem było zainteresowane są Indie, z tego względu, że to mają tylko dwa takie potężne porty po dwóch przeciwległych stronach swojego tego półwyspu. Natomiast jeżeli by wybudowali takie odcinki, jak my mamy te morskie, to ta przepustowość towaru byłaby dużo szybsza i dużo, dużo tańsza. To wszystko, proszę Państwa, jest też związane z tym, że my jako firma musimy spełniać naprawdę standardy, jeżeli chodzi o produkcję i nasze projekty, jak również przepustowość naszych dokumentów na najwyższym poziomie. Takim przykładem i bardzo dobrym doświadczeniem tego jest uzyskanie certyfikatu ISO 9000-2015, który żeśmy uzyskali w lutym 2018 roku przez jednostkę certyfikującą TÜV Thüringen. Jest to dowód na to, że pracujemy na najwyższych standardach i na najlepszych, proszę Państwa, z obiegiem dokumentów na świecie. Wiele patentów, mamy ich już blisko 84, zarejestrowane w 18 krajach, także tutaj jesteśmy zabezpieczeni, zarówno na największym rynku w tej chwili, takim produkcyjnym jak w Chinach, jak i zarówno w Stanach Zjednoczonych. W 2019 roku nastąpiła taka też poważna reorganizacja w firmie, ponieważ biura naszej firmy były rozrzucone w kilku miejscach w Mińsku, to jest stolicy Białorusi, tam gdzie się znajduje nasza firma. I został dokonany taki zakup, już całkowity wykup, bo to było kiedyś miejsce, w którym ten budynek, co tutaj widzicie Państwo, ten kolorowy, w którym wynajmowaliśmy część pomieszczeń, natomiast pan Junicki kiedyś tam powiedział, że nie ma co wynajmować, trzeba kupić, bo to jest tańsze w dłuższej perspektywie, a poza tym nasza technologia jest technologią, na którą patrzy wielu konkurentów. Przepraszam. I teraz wszystko mamy w jednym miejscu zorganizowane, w tym naszym biurowcu kolorowym. Jest tam blisko 80 biur projektowych i konstrukcyjnych, zarówno w branży, którą mamy do transportu strumowego, jak również do odnawialnych źródeł energii, jak i produkcji humusu, którą to produkcję uruchomiono w roku 2019. Do tego, proszę Państwa, mamy trzy zakłady produkcyjne, w którym produkowane jest 11 typów naszych pojazdów, zarówno do konstrukcji tamtych kół, silników, jak i tej karoserii, obudowy. I tu taką powiem Państwu ciekawostkę, że to jest, te obudowy nasze są produkowane w takiej technologii próżniowej. Tutaj się, to jest taka technologia kosmiczna, można powiedzieć, i tutaj się kłania doświadczenie i to, co pan Junicki realizował i pracował na tym Bajkonurze w Związku Radzieckim. Do tego te nasze obudowy są naprawdę odporne zarówno na wysokie temperatury, jak i niskie. Ja mówię również o konstrukcji silników, nie zapominajmy. No i mają bardzo dobre takie jeszcze wartości, jeżeli chodzi o takie sprawy wandalizmu, antywandalizmu i nawet był test z wybuchu granatem. To się wszystko bardzo dobrze spełniło.
Miejsce naszej certyfikacji, Marina Horka, to jest miejsce 70 km na wschód od Mińska. Miejsce, w którym jest testowana i certyfikowana nasza technologia. W tej chwili mamy tam wybudowane 6 tras, 4 dla takiego ruchu pasażerskiego, natomiast 2 dla obsługi ruchu towarowego. Jest to w tej chwili już bardzo dobrze zagospodarowany teren. Ja byłem tam trzykrotnie. Muszę Państwu powiedzieć, że z roku na rok wygląda to coraz lepiej. Teraz to już nabrało takiej pełnej komercji. Mamy już takie ścieżki oprócz tych tras dojazdowych w kostce zrobione, w asfalcie. Teren jest utwardzony, odwodniony. Mamy posadzone sady, drzewa. Także to wszystko stało się już nawet wizytówką na Białorusi i w tej chwili jest to też traktowane jako atrakcja turystyczna Białorusi, więc bardzo chętnie Państwa zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. Czekamy na Ekotechnopark i myślę, że tam się niedługo spotkamy z przyjaciółmi, sympatykami i tym, na którym leży dobro całej planety na świecie, w tym roku na Ekotechnofestiwalu. Zdjęcia z realu, z Ekotechnoparku. Widzimy tutaj w tym górnym slajdzie ten lekki pojazd, ten co Państwu mówiłem. Miałem okazję go widzieć w tamtym roku. Naprawdę fantastycznie się prezentuje. On tak śmigał szybko, z taką lekkością tam po tej swojej strunie, grubości palca, że to jest po prostu nie do powiedzenia. To trzeba zobaczyć, żebyście Państwo wiedzieli, w jakim my miejscu i punkcie jesteśmy na świecie. W dalszym slajdzie widzimy ten ślimak, który przewozi te towary sypkie, bo to też jest konstrukcja, którą oglądają mnóstwo naszych takich wycieczek zagranicznych, zarówno przedstawicieli takich biznesu, jak i polityki na szczeblu lokalnym, międzypaństwowym. U dołu możliwość wykorzystania naszego transportu do przewozu paczek, a z prawej strony widzimy miejsce dokowania, przystanku zarówno dla pojazdów szybkich, jak i tych takich miejskich. A ten przystanek, to miejsce dokowania jest wykorzystane w Marina Horce dodatkowo jeszcze do tego, że na tym poziomie parterowym znajduje się muzeum, w którym jest pokazana cała droga i kariera, jaką pan Junicki zrobił do momentu dnia dzisiejszego. Fantastyczne miejsce, widać tam jego tej deski kreślarskiej, jego tego pomysłu powstawała wizja, pasja i to, co spędziło praktycznie całe życie zawodowe pana Junickiego. Jest tam też jeszcze taki ukłon dla inwestorów z Skyway'a, którzy do 2017 roku zainwestowali jakąś część pieniędzy, mają swoje imię i nazwisko zaznaczone na suficie. To są podświetlone imiona i nazwiska kilkudziesięciu tysięcy inwestorów. Wygląda to jak taka konstelacja gwiezdna. Fantastyczne miejsce. Ja tam byłem w roku 2018 z moim synem. Pokazałem mu moje nazwisko. Zobaczył. Cieszę się, że na przyszłe pokolenia również ja zaznaczyłem swoje miejsce w tym wszystkim. Więc gorąco zapraszam. Zobaczcie Państwo, co osiągnęliśmy w zaledwie 5 lat. 5 lat, podkreślam to jeszcze raz, 5 lat, odkąd budujemy i wprowadzamy technologię Skyway na całym świecie. A to jest nasza przyszłość, proszę Państwa. To jest w 2018 roku rozpoczęła się budowa Centrum Innowacji Skyway w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Emiracie Sharjah. To Centrum Innowacyjne w Sharjah to jest klaster taki badawczo-produkcyjny, który stanie się bazą grupy Skyway po wejściu na rynek Bliskiego Wschodu i Azji. Między innymi po to, że tam jest testowana ta nasza technologia w takich warunkach tropikalnych, że te pojazdy nasze zarówno mogą pracować w niskich, jak i wysokich temperaturach. I w tym ośrodku innowacyjnym w Sharjah, to jest taki ośrodek zorganizowany przez uniwersytety amerykańskie, to ma odpowiadać takiej krzemowej dolinie, jak w Stanach Zjednoczonych. Tam znalazło miejsce również się dla naszej technologii, gdzie będą zarówno pokazywane możliwości wykorzystania tego transportu typu unikąd, tego towarowego, jak i takiego transportu osobowego. Do tego jeszcze mamy wybudowane tam nasze biuro, takie pokazanie wykorzystania takiego domu Eco House. To jest budynek z drewna. Moi drodzy Państwo, jest to coś niebywałego.
bo dostaliśmy jako jedna z firm od wielu dziesięciu lat pozwolenie na wybudowanie takiego budynku w technologii drewnianej, z tego względu, że tam na panujące temperatury takich budowli się nie przeprowadza. To już są zdjęcia z realu. To jest koniec roku 2019. Widzimy tutaj już nasz pojazd, który jest tak zwanym pojazdem tropikalnym. Oczywiście on jest tam w pełni sklimatyzowany, który na tym odcinku 400 metrów już w tym ośrodku w Szardży porusza się, jest testowany, bo on będzie wykorzystany, proszę Państwa, do tej naszej linii komercyjnej, na którą mamy podpisany kontrakt z Dubajem na wybudowanie 15 kilometrów takiej dzielnicy finansowej z 21 przystankami. I w takiej technologii, w takiej konstrukcji te pojazdy będą jeździć. Więc jesteśmy w jak najlepszym miejscu, w jak najlepszym czasie, drodzy Państwo, bo jeżeli my możemy nasz pojazd komercyjny pokazać w miejscu, w którym wszystkie najlepsze technologie na świecie są pokazywane, to nie ma lepszego miejsca na Ziemi na naszą promocję i reklamę naszej firmy i naszych pojazdów, naszej technologii. Dwa zdania jeszcze o Marina Horce. Widzicie tutaj Państwo rok 2015. Wtedy tak wyglądały już po rekultywacji terenu. Ten nasz ośrodek, gdzie mamy w tej chwili testowanie naszej technologii, ta Marina Horka, to jest blisko 40 hektarów, otrzymane w darze od prezydenta Białorusi, pana Łukaszenki. A tu mamy taki schemat, takie zdjęcie komputerowe, jak to miało mniej więcej wszystko wyglądać. Powiem, że w dużej mierze odpowiada to temu, co było zaplanowane. Natomiast nasza technologia to nie tylko transport, to również budowa tych ekodomów, ekohausów. Tutaj mamy też przykład takiego wykorzystania, takiego współistniejącego z naszą technologią, ponieważ my mamy takie nowe pojęcie, które będzie wprowadzane na rynkach na całym świecie, mianowicie w urbanistyce to są tak zwane miasta linearne. To jest też taki jeden z grantów, którego dla ONZ robił pan Junicki. I tutaj widzimy przykład zastosowania naszej technologii, która współistnieje, jest taka kompatybilna z tymi naszymi ekohausami, z tym zielonym osiedlem, gdzie na górnym poziomie porusza się transport, taki powiedzmy na tej eskapadzie, która dodatkowo jest wykorzystana jeszcze do transportu towarowego, usługowego, ale również po niej można poprowadzić media, czyli mam tu na myśli prąd, wodę, jakiś internet. Jest to dużo, dużo tańsze, łatwiejsze w utrzymaniu, jak przykładowo zakopywanie wszystkiego w ziemi, górą, nowoczesne budynki, nasz transport, który przechodzi przez nie, bo jest tak kompatybilny, że nie ma najmniejszego problemu, żeby po prostu w konstrukcji budynku przeprowadzić nasz transport. No i zazielenienie, zalesienie takich terenów pustynnych, jakichś tam nadmorskich, gdzie bardzo dużym i ciepłym takim zaangażowaniem i słowem przyjął się na rynku arabskim, bo nasi partnerzy arabscy wiedzą, że w przyszłości ich zasoby naturalne gazu i ropy się skończą i będą mieli możliwość oferty dla klientów poprzez właśnie zagospodarowanie i zapuszczenie firm i osób prywatnych na tych terenach zielonych. No i podsumowywując, Skyway, transport Skywaya, innowacyjny, proszę Państwa, nie ma takiego drugiego na świecie. Jesteśmy jedyni, pierwsi, nie możemy się porównywać do nikogo, bo wszyscy inni się mogą do nas porównywać, ale my jesteśmy jedyni i z takim potencjałem i z taką perspektywą. Nadziemny, bo od 5 do 150 metrów nad ziemią prowadzimy naszą budowę. Bezpieczny z tego względu, że mamy transport na drugim poziomie, nie ma możliwości jakichś korków, mamy zabezpieczenia w postaci jeszcze dodatkowo płotów, które są opatentowane, możecie Państwo sobie to spojrzeć w naszych dokumentach, z wysoką prędkością, bo zarówno transport towarowy, który jeździ na poziomie 100 km na godzinę, aż do transportu osobowego, gdzie mamy prędkości do 500 km, natomiast w przyszłości nawet 1500 w tym ruchu takim transporcie próżniowym. Ekonomiczny z tego względu, że nasza budowa dróg to jest na poziomie 3 do 8 milionów dolarów za kilometr bieżący, natomiast łatwo integralny, bo możemy go zarówno przystosować do istniejących, proszę Państwa, transportów, które są dzisiaj oferowane naszym konkurentom,
Przykładowo ja powiem Państwu o takim projekcie takiej magistrali pod Moskwą, która jest prawdopodobnie będzie budowana. To jest takie koło, taki promień w granicach 40 km. Będzie to tak zbudowane, że w koło będzie jeździła ta linia Skyway'a i dowoziła w różnych częściach zarówno do metra, tam samochodowego transportu, do kolei miejskiej i tym podobne. Łatwo integralny, mówiłem dlaczego, bo mamy tutaj możliwość naprawdę takiego implementacji, kompatybilny jest z pozostałymi środkami transportu wykorzystywanymi na ziemi i przyjazny środowisku, bo do napędu naszych pojazdów używamy energii słonecznej, ze spalania śmieci wodnej i uzyskując z odnawialnych źródeł energii. Wszystko zaczęło się w roku 1978, moi drodzy Państwo. Mamy wtedy początek naszej technologii. To jest ten czas, kiedy pan Junicki ją zaczął wdrażać. I tak do roku 2014 miała ona różne podejścia. Było ich kilka, bo nawet do 7, teraz jest 7 podejście. Z różnych względów różnie mu to wychodziło, a to były ich względy polityczne, finansowe. Były też próby przejęcia tej jego technologii, na co on się absolutnie nie godzi. I w roku 2014 powstało to, ma taki kształt jak na dzień dzisiejszy, czyli mamy tak zwane finansowanie społecznościowe. Pożyczamy nasze pieniądze na budowę tych dróg, w zamian otrzymujemy udziały firmy. Mamy w tej chwili, proszę Państwa, rok 2020. Przeszliśmy tych etapów kilka. Ja dołączyłem na etapie roku 2016, kiedy już były budowane pierwsze konstrukcje. Następnie doszliśmy do demonstracji certyfikacji, to jest po kolei te pojazdy występowały. I mamy rok 2019-2020, gdzie mamy realizację implementacji tej naszej technologii, czyli już mamy podpisane te kontrakty na budowę dróg komunikacyjnych. Nasz projekt składa się z 15 etapów tak zwanych. Zaczęliśmy go w roku 2014. Obecnie jest rok 2020. Jesteśmy na 14 etapie. Pierwszym podetapie zostało nam jeszcze jeden etap i 15 kończony. 25 maja na takim naszym spotkaniu z członkami zarządu pan Masłow, to jest nasz prawnik, odpowiedział na jedno z pytań naszych tutaj partnerów. Kiedy będzie zakończenie 15 etapu i wiążącego się z tym zakończeniem takiej formy inwestowania, jak mamy na dzień dzisiejszy. Uzyskaliśmy odpowiedź, że za 14 miesięcy, więc licząc tak z grubsza, powinno to się wszystko zakończyć w roku, proszę Państwa, 2021, około 31 sierpnia. Także zapraszam gorąco, bo zostało nam niewiele czasu. Żeby zostać partnerem w naszej firmie Skyway Community, wspomóc nasz projekt, jednocześnie myśląc o swojej przyszłości, możecie Państwo się zarejestrować do firmy za darmo. Natomiast jeżeli chcecie być takim pełnym partnerem, to należałoby zakupić jeden z oferowanych pakietów. Mamy kilka rodzajów pakietów, pakiety zarówno na raty, jak i za gotówkę. Ja tutaj pokrótce się zatrzymam na paru z nich. Pakiet taki specjalny to jest Szybki Start i InnoTrans. InnoTrans to jest taki pakiet stworzony na takie organizowane targi, takie branżowe, w którym przedstawiana jest właśnie technologia kolei, maszyn budowlanych, takiego sprzętu do budowy dróg. To są takie targi, które są branżowe, cyklicznie organizowane w Berlinie co 2 lata. I w roku 2016 mieliśmy okazję być tam pierwszy raz. Pokazaliśmy tam wtedy dwa nasze pojazdy, które wzbudziły ogromne zainteresowanie. Natomiast w roku 2018 na targi InnoTrans pojechał pan Junicki z zarządem firmy i pokazaliśmy wtedy tam nasz pojazd, ten Unilot, ten szybkościowy do 500 km na godzinę. Proszę Państwa, wzbudziliśmy furorę. To jest coś po prostu niebywałego. Nie było czegoś takiego w historii takich targów, jak było pokazane wtedy ten nasz piękny, cudowny pojazd. Ja miałem okazję w nim być w środku. To jest pojazd, któremu najlepsze auta z najwyższych marek, czyli ja mam na myśli Ferrari, proszę Państwa, Maserati,
niczym nie urągają. To jest cudo techniki i chciałbym, żebyście Państwo mieli okazję go zobaczyć na żywo, a jeszcze się nim przejechać, to będziecie wspominać to i to opowiadać jeszcze swoim prawnukom. To jest taki pakiet dla takich partnerów dynamicznych. On jest w koszcie 3000 dolarów. Tutaj w zależności od inwestycji płacimy 1000 dolarów za pierwszy pakiet, drugi 3000 i trzeci 1000. I one się różnią tym, że każdy następny zakup wzrasta dyskonto. Dyskonto to jest ilość włożonych naszych centów na jeden udział. No i tak widzimy, że za pierwszym zakupem mamy 33 tysiące udziałów, a już ten pakiet końcowy już 47, więc wartość tych naszych udziałów wzrasta. Mamy tutaj taki też szybki start. Jest to pakiet, który kupuje się z dnia na dzień, dzisiaj, jutro. On jest w wartości 600 dolarów. Jest tutaj widzę na webinarze mój bliski kolega, przyjaciel, Roman Trzaskowski z Karczewa. Pozdrawiam cię serdecznie, Romuś. Jesteś teraz w Paryżu, wiem. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś. Zobaczycie go Państwo na następnych slajdach. Natomiast Roman jest kolegą, inwestorem, który bardzo lubi ten pakiet Szybki Start. Gratuluję, kupuję sobie co jakiś czas. Następne dwa pakiety to są pakiety dla naszych milusińskich, dla naszych dzieci, wnuków. Tu duże zainteresowanie wzbudza wśród rodziców, dziadków, bo to są pakiety, które mają zabezpieczyć zarówno nasze te młodsze latorośle, jak te starsze, albo na jakiś tam start życiowy, na studia. To są pakiety, które się kupuje w ratach na 9 miesięcy, dostępne dla praktycznie każdej kieszeni. Następne, proszę Państwa, pakiety tak zwane gotówkowe, inwestycyjne dla bardzo dużych inwestorów, dla bogatych klientów, które się zaczynają od kwoty 150 tysięcy dolarów za gotówkę, a kończą się na 25 tysiącach dolarów. To są pakiety z dosyć pokaźnym dyskontem i z bardzo dużą ilością udziałów. Ja Państwu życzę takich inwestorów. Chciałbym, żeby takich inwestorów było w Polsce tysiące. O tym powiem za chwilę. I to są pakiety dla osób z takim pokaźnym portfelem. Jak nam mówili na szkoleniach, taki krupny, czyli taki duży inwestor. Bardzo Państwu serdecznie życzę takich inwestorów. Następnie mamy możliwość zakupu jeszcze pakietów takich większych też na raty. Tutaj mamy możliwość odkupna od 5000 dolarów do 50. One mają troszeczkę niższe dyskonto. Wtedy kupujemy w takich 10 nieoprocentowanych ratach z dyskontem od 38 do 50. Natomiast niższe te pakiety, takie najbardziej popularne, to są pakiety od 2000 dolarów do 250. To jest start za 250, senior za 500, stabilny za 1000 i biznes za 2000. To są pakiety na raty. Kupujecie je Państwo tam w 10 nieoprocentowanych ratach. Można kupić jeszcze w takiej podwójnej racie, że dodatkowo uzyskacie jeszcze fajny bonus do tego. Ja bym tu chciał dwa słowa powiedzieć na temat tych pakietów, bo to są takie najbardziej takie popularne. Ja wychodzę z filozofii mojej, przekazuję to do moich inwestorów, przekazałem to też do moich kolegów, którzy pracują z naszą firmą na świecie, przyjęli to jako dosyć ciekawe rozwiązanie. Mianowicie, że jeżeli możesz kupić, to kup duży i mały. Ja mam na myśli mały, to jest taki za 250 i 500. Broń Boże, żebym ja tu kogoś urażał, że to są jakieś bardzo tanie, bo jeżeli cię stać na taki, to kupuj taki. My mamy inwestować z rozwagą. Proszę Państwa, żeby to nie było jakimś obciążeniem do naszego budżetu domowego, żeby na tym nie cierpiały nasze rodziny, żebyśmy sobie, jak to mówią, nie odejmowali od ust, ale inwestowali z rozwagą i z myślą, że w przyszłości uzyskamy z tego dosyć poważny profit. No więc polega to na tym, że ja kupując mniejszy pakiet przykładowo za 250 dolarów i za 2000, płacę sobie go w odpowiednich ratach co miesiąc, no i przychodzi ten moment spłaty i realizacji. I proszę Państwa, mamy tak zapewnione w firmie, że na koniec tego 15 udziału wartość naszego udziału będzie na poziomie 1 dolara. Więc przyjmujemy, że wartość naszych pakietów po zakończeniu tego wszystkiego, jeszcze przed wejściem, po wejściu na giełdę zewnętrzną, ma wartość 1 dolara. Przyjmujemy to hipotetycznie.
i bierzemy dla przykładu taki pakiet Start, który ma na dzień dzisiejszy 5000, tam 800, prawie 6000 udziałów, więc załóżmy, że uzyskaliśmy 6000 dolarów, sprzedajemy go. Uzyskujemy zwrot na poziomie 6, kupiliśmy do tego jeszcze pakiet do 2000, oczywiście płacimy podatek, inwestycja nam się zwróciła, proszę Państwa, a ten pakiet wyższy zatrzymujemy sobie na przykład na to, aż te pakiety, nasze udziały będą dużo, dużo wyższe, bo nie wiemy, jak to rynek potraktuje, ale my mamy nadzieję, że one wzrosną w bardzo dużo wartości, albo trzymamy sobie na dywidendę, ewentualnie na tak zwaną jesień życia, każdemu według woli, każdemu według własnego widzimisię. Ale proszę Państwa, informacja genialna, jedyna w swoim rodzaju, niesamowita, o której musicie wiedzieć, bo firma wyszła naprzeciw, proszę Państwa, tej naszemu koronawirusowi, tej pandemii i ogłosiła naprawdę fantastyczną promocję pod tytułem Step Up 2021. Otóż od 5 lat projekt Skyway jest wspierany przez setki tysięcy partnerów. Każdy z nich uwierzył w projekt i pomógł osiągnąć znakomite wyniki. Kierownictwo projektu dziękuje wszystkim inwestorom, którzy nadal inwestują w projekt, nawet w czasach gospodarczej pandemii. Dlaczego to się zadziało? Z powodu pandemii koronawirusa na świecie następuje recesja gospodarcza i redukcja dużej ilości miejsc pracy. Aby zwiększyć motywację partnerów do budowy biznesu w Skyward Community i utrzymać wysokie tempo rozwoju projektu Skyway, w tym trudnym okresie zarząd postanowił zaoferować szczególne, atrakcyjne warunki inwestowania. Proszę Państwa, dla pakietu za 600 dolarów jest stworzone dyskonto 1,60. Ja chcę się cofnąć jeden slajd do tyłu. Zobaczcie tutaj Państwo, że inwestycja na poziomie o 150 tysięcy dolarów za gotówkę. Jeszcze raz podkreślam, 150 tysięcy dolarów za gotówkę ma dyskonto 57. A my otrzymaliśmy od firmy możliwość inwestowania za 600 dolarów na raty z dyskontem 1 do 60. To jest po prostu niebywała okazja. Tych udziałów uzyskamy, jeżeli zrobimy to zgodnie z regułą i zgodnie z zapisem, taki jak jest w danej promocji, ja ją zaraz wytłumaczę, możemy uzyskać ich nawet 36 tysięcy za 600 dolarów, moi Państwo, za 600 dolarów 36 tysięcy. Jednak tu jest jedno małe ale, które musicie wiedzieć. To jest tak zwane dyskonto i inwestowanie progresywne. Polega to na tym, że jeżeli my zakupimy dzisiaj udział za przykładowo 600 dolarów na 12 miesięcy. Płacimy po 60 dolarów ratę. Moi drodzy Państwo, to musimy mieć jedno na uwadze, że te raty należy płacić w terminie. Wytłumaczę, o co chodzi. Nie ma możliwości spóźniania się w tym. To jest jedna podstawowa zasada tych pakietów. Jeżeli płacimy pierwszego, dzisiaj mamy 11 czerwiec. Jeżeli 11 czerwca kupiliśmy przykładowo pakiet, płaciliśmy pierwszą ratę za 60 dolarów, to bezwzględnie musimy ją zapłacić 11 lipca. I tak po kolei do końca. Natomiast, jeżeli byśmy wpłacili kilka rat, 3, 4, 5, to samo obowiązuje nas, proszę Państwa, w miesiącu lipcu. Nie ma znaczenia, że wpłaciliśmy 4 czy 5 rat do przodu. Następna rata musi być również wpłacona w terminie zapłaty pierwszej raty. Jeżeli to by się stało w ten sposób, żeby Wam się coś tam stanęło, że noga się podwinie i nie spóźnicie się z płatnością, wtedy jest pakiet zamykany i zostajemy na tym poziomie, na jakim była wpłata ostatniej raty. Także uważajcie, inwestujcie, bo warto. Natomiast drugie rozwiązanie to po prostu już powala na kolana, proszę Państwa. Czegoś takiego nie było. To są pakiety, które miały dyskonto na poziomie roku 2018. My mamy rok 2020, drodzy Państwo, cofamy się 2 lata do tyłu. Tu za pakiet za 1200 dolarów możecie uzyskać 120 tysięcy udziałów. 120 tysięcy, ja to podkreślam jeszcze raz. To jest inwestowanie dzisiaj na poziomie blisko 5000 dolarów. Więc jeżeli możecie, to i macie możliwości, inwestujcie, kupujcie wy, informujcie swoje rodziny.
swoich przyjaciół, kogo się tylko da, bo taka oferta się nie powtórzy. Jak to mówią Czesi, to se ne wrać. Drodzy Państwo, mówię to dla Was też po to, bo ja za chwilę też zakupuję taki pakiet w konfiguracji 1.60 i 1.100, żeby pokazać moim partnerom, że trzeba to zrobić, że należy, że to jest przyszłość nie tylko dla nas, ale dla naszych najbliższych. Ale też po to, że mam tutaj taką informację, która mnie martwi. Oglądałem dzisiaj ranking, jak wypada Polska w zakupie i inwestowaniu, proszę Państwa, w świecie. Jest to upadek. Dla mnie jest to coś strasznego, bo już nawet nie zmieścimy się w pierwszej 20. Jest to kolejny miesiąc, gdzie się okazuje, że inwestorzy z Polski usnęli, zapomnieli. Takie kraje, nasze sąsiednie małe, jak Czesi, jak Słowacja, są liderami dzisiaj w inwestowaniu z kolei. Natomiast na pierwszym miejscu mamy Wietnamczyków. Proszę Państwa, zróbmy wszystko, żeby ten miesiąc lipiec, czerwiec, lipiec okazał się, że wrócimy do łask, jak to mówią, do firmy, bo to już się pokazuje w innej formie. Mianowicie mamy tłumaczenia filmów, takich nagrań firmowych i nie ma polskiego języka, a to jest spowodowane to, że po prostu nie ma obrotu. Nie ma obrotu, to ta energia jest przekazana po prostu do innych krajów. I jak mogę, to proszę Was, zastanówcie się nad tym, bo Polska była liderem, jeżeli chodzi o inwestowanie w Skyway'a. Natomiast w tej chwili spadliśmy naprawdę poza pierwszą 20. Może jesteśmy nawet dalej, więc cieniutko wyglądamy tu na tle Europy. Ja już nie mówię świata, bo takie kraje jak Nigeria, proszę Państwa, kraje afrykańskie są w czołówce, a my, kraj europejski, o potencjale 38 milionów ludzi, blisko 3-4 tysięcy inwestorów, żebyśmy byli poza pierwszą 20, 30, to jest słabiutko. Ale ja wiem, wierzę w nas, wierzę w to, że po prostu obudzicie w swoim sercu miłość do Skyway'a, tak jak ma to nasza grupa liderów, jak nasza dyrektor, która nieustannie, pani Natalia Fujta, którą pozdrawiam, pracuje, walczy z nami, żebyśmy wyglądali jak najlepiej na tym polu. Także kochani, ja jeszcze chciałbym powiedzieć, potwierdzić to, że jesteśmy mocno zaangażowani w pracę dla Skyward Community. Macie tutaj kilka zdjęć, które pokazują, że byłem tam obecny, widziałem tą technologię, dotknąłem jej, jak to mówi, powąchałem, jechałem. Pierwszy slajd, 2017 rok, byłem tam z grupą polskich partnerów i moimi partnerami, było to 6 czy 7 osób wtedy. I między innymi był tam właśnie Swietłana, którą serdecznie pozdrawiam, i Romka. Romek, pozdrawia Cię Konin i niech do Paryża doleci te swoje moje pozdrowienia. Widzicie długo Państwo, taki pan w okularach. Fantastyczny facet z cudownym poczuciem humoru i bardzo dobry inwestor. W 2018 roku byłem z grupą polskich liderów, z naszą dyrektorą regionalną, panią Fujtek. Było nas ponad 20 osób wtedy i zabrałem tam wtedy mojego młodszego syna, 18-letniego w zaledwie wtedy. Proszę Państwa, efekt był taki, że po przyjeździe do Polski od razu kupił pakiet, bo jak to zobaczył, to stwierdził, że to jest niemożliwe, że to Amerykanie nie wymyślili Państwa tego technologii. A ja mu mówię, to się ciesz, bo nie byłbyś inwestorem. I w 2019 roku, proszę Państwa, byliśmy w zaledwie 5 osób. 5 osób byliśmy tylko na festiwalu w Marinachorce. Moich trzech bezpośrednich partnerów, tutaj ta pani Irenka spod tam Katowic i jeszcze jeden kolega. Mamy też fantastyczne zdjęcie historyczne, bo mamy zrobione z panem Junickim, a to jest zdjęcie naprawdę dużej wagi, bo na drugi dzień była organizowana konferencja i pana Junickiego już nie było, bo rano leciał pilnować naszych i swoich spraw do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dwie konferencje na Białorusi, w Marinachorce, w Mińsku w 2018 roku. Widzicie mnie Państwo tutaj z panem Junickim i z Heniem, którego pozdrawiam, moim kolegą. I nasza grupa, taka bardziej wąziutka, która była na konferencji w 2019 roku. Z moimi partnerami bezpośrednimi, Mariuszem Jureckim, Krzysztofem Dawidiukiem, Hubertem Małeckim, tą Irenką Krakowiak, o której mówiłem chwilę, i nasz kolega tutaj, Siergiej Masłow, który ostatnio też pomógł nam w tłumaczeniu naszej konferencji z zarządem firmy. Serdecznie pozdrawiam.
Proszę Państwa, również tutaj macie taki dowód na to, że my się uczymy, że szkolimy. W 2018-2019 roku, jak Państwo powiedzieli, byliśmy na tym szkoleniu 3D Coaching and Business z Panem Galatą, z grupą międzynarodową z 18 krajów. 104 osoby ukończyły to szkolenie. Głównym zadaniem naszej pracy to było podniesienie umiejętności sprzedaży, budowania struktur i pozyskiwania partnerów i inwestorów biznesowych na całym świecie. Ale najważniejszym celem tego naszego szkolenia to była integracja tych partnerów, tych osób, które są naprawdę zaangażowane na całym świecie, w taką jedną rodzinę. I to się udało bardzo dobrze. I życzę Państwu, że jak będą organizowane takie szkolenia, żebyście w nich brali czynny udział, bo to pokazuje, w którym miejscu, jak wielu ludzi jest sercem i duszą oddane dla naszej technologii transportowej i naszej firmy. Dziękuję za uwagę. Inwestujcie, wspierajcie nasz projekt. Projekt, który ma w haśle buduj Skyway, chroń planetę, pomóżmy panu Jońskiemu, pomóżmy światu. Dbajmy o nasze rodziny, naszych partnerów i z uśmiechem, z radością przekazujcie Państwu informacje o tej naszej technologii, bo jest niepowtarzalna, jedyna i czekamy, żeby ją jak najszybciej wprowadzili na całym świecie. A wtedy i Wy, i my będziemy z tego zadowoleni, ponieważ to oznacza polepszenie naprawdę dużo, dużo naszego bytu i naszej rzeczywistości. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam z Konina, Janusz Tomczak, z uśmiechem, z miłością przekazuję Wam życzenia pełnej obfitości i radości życia. Dziękuję, do zobaczenia 18 na webinarze dotyczącym czego? Boże Święty, wyszło mi z głowy. Duplikacji, przepraszam. Bawcie się dobrze.